sercu Bliskiego Wschodu, skryty wśród tłumu zamachowiec, szykuje się do zadania ciosu. Wśród zamętu religijnego toczy się śmiertelna rywalizacja dyktatorów. Wybuch bomby w stolicy Saddama Husajna będzie punktem zwrotnym tej rozgrywki. W obliczu prowokacji jedynym wyjściem pozostaje uderzenie odwetowe. Oto historia intrygi, która poprzedziła wojnę iracko-irańską. Pojedynek dwóch tyranów, który pochłonął milion ofiar. Przedstawiamy wydarzenia, które ukształtowały oblicze współczesnego świata. Brzemienne w skutki decyzje. Ostatnie chwile pokoju. Dramaty na krawędzi wojny. Terroryzm, święta wojna, użycie broni chemicznej, około miliona zabitych. Wojna iracko-irańska była jednym z najkrwawszych konfliktów XX wieku. Źródłem podobnych konfrontacji są zwykle zadawnione waśnie, a zwłaszcza spory terytorialne. Państwa demokratyczne starają się rozwiązywać je na drodze rokowań, ale w sporach między dyktatorami na pierwszy plan wysuwa się ich rozbuchane ego. Wybujałe ambicje zagłuszają głos rozsądku. Rozpoczyna się walka na śmierć i życie. Analiza polityki wewnętrznej bywa dobrym kluczem do zrozumienia strategii dyktatorów. Latem 1979 roku Saddam Hussein wezwał aparatczyków partii Baas na konferencję w Bagdadzie. Na powitanie musieli oddać broń. Salę zamknięto. Kamery zaczynają filmować. Saddam przez 11 lat był wiceprezydentem. Po raz pierwszy występuje jako prezydent. Saddam Hussein wyznawał kult siły. Przypominał ulicznego zabijakę, mafioza. Emanował agresją. Za zamkniętymi drzwiami Saddam rozpoczyna szokujące wystąpienie. Podobno udało mu się wykryć rozgałęziony spisek przeciwko sobie. Gra człowieka targanego wątpliwościami. Starannie wyreżyserowana scena. Saddam odczytuje listę zdrajców. Ochrona wyprowadza z sali wyczytanych. Saddam Hussein kochał teatr władzy. Wysyłając ludzi na egzekucję, ronił krokodyle łzy, jakby im współczuł, nie bacząc na zdradę. Na zgromadzonych padł blady strach. Ludzie zaczęli zrywać się z miejsc. Saddam, tyś jest dobroczyńcą ojczyzny i naszym wielkim przywódcą. Przysięgamy stać wiernie u twego boku. Partyjni funkcjonariusze przypieczętują przysięgę krwią. Saddam żąda, aby wzięli udział w egzekucjach. Oświadczył, że wolno im okazać miłość, wierność i przywiązanie przez osobisty udział w likwidacji zdrajców. Kamera filmuje. Domniemanym zdrajcom zawiązano ręce na plecach. Giną od strzału w głowę. Chociaż przed chwilą uchodzili za przykładnych towarzyszy. Spisek to oczywiście wymysł. Saddam przeprowadza czystkę w partii. Konferencja zmieniła się w polityczny teatr okrucieństwa. Nie chodziło o likwidację domniemanego spisku, lecz o zastraszenie kraju. Do lokalnych komitetów partii Baas rozesłano kasety wideo. Przekaz był oczywisty. Ktokolwiek przeciwstawi się Saddamowi, zostanie stracony. Zmuszając aparatczyków do udziału w doraźnych egzekucjach, dyktator scementował ich związek z reżimem. Saddam doszedł do władzy po trupach.
Zdobywszy władzę autorytarną, dyktator wykorzystał naftowe bogactwo Iraku do rozbudowy sił zbrojnych. Lubił się pokazywać w mundurze, choć nigdy nie służył w wojsku. Sam siebie mianował generałem. Tytuły nie nasyciły ambicji Saddama. Marzył o tym, aby zapisać się na kartach dziejów jako twórca mocarstwowej potęgi Iraku. Pragnął stać się przywódcą zjednoczonego narodu arabskiego, zapanować nad całym Bliskim Wschodem. Największą przeszkodę na drodze do irackiej mocarstwowości stanowił historyczny rywal, Iran. Irak od dawna toczył dysputy graniczne ze wschodnim sąsiadem. Najważniejszy spór dotyczył rozgraniczenia na strategicznej drodze wodnej Shatt el-Arab, łączącej Irak z Zatoką Perską. Eksportowano nią większość ropy. Irak kontrolował ten szlak przez kilkadziesiąt lat. Jednak w 1975 roku musiał podpisać traktat, na mocy którego granice poprowadzono środkiem rzeki. Silniejszy wówczas Iran wymusił to ustępstwo. Saddama straszliwie to ubodło. Był typem twardziela. Brzydził się kompromisem jako czymś niemęskim. Odebrał to jako upokorzenie. Na razie jednak nie mógł nic na to poradzić. Iranem rządził bowiem równie ambitny i jeszcze silniejszy władca, szach Reza Pahlavi. Szach cieszył się poparciem USA. Dzięki dochodom z ropy sfinansował uzbrojenie dla piątej co do potęgi armii świata i stworzył bardzo nowoczesne siły powietrzne. Szach zakupił w Ameryce wiele doskonałych myśliwców. Irak nie mógł się mierzyć z tą potęgą. Saddam musiał czekać na chwilę słabości rywala. W drugiej połowie lat 70. na fasadzie reżimu Szacha pojawiły się pierwsze pęknięcia. Reformatorskie działania monarchy wywołały opór. Opozycja żądała demokratyzacji, a duchowieństwo islamskie potępiało modernizację w stylu zachodnim. Szczególną rolę w podsycaniu protestów odegrał duchowny żyjący na wygnaniu w Iraku, pod opieką Saddama, jak i ajatollah Khomeini. Khomeini był człowiekiem głębokiej wiary. Wiódł ascetyczny tryb życia. W jego oczach modernizacja była po prostu zamachem na islam. Płomienne kazania Khomeiniego nagrywano na kasety i przemycano do kraju. Kasety odegrały wielką rolę. Khomeini mówił o Bogu i o dziejowej misji Iranu. Szach reprezentował zachodnią kulturę i wartości. Khomeini je odrzucał, bo stanowiły obrazę światopoglądu religijnego. Szach tolerował kino, hazard i o zgrozo dyskoteki. Khomeini brzydził się tą zgnilizną. Ajatollah był przeciwieństwem oświeconego monarchy. Nazywał Szacha popychadłem Ameryki i lokajem syjonizmu. W pewnym momencie miarka się przebrała. Szach zażądał, aby uciszono kaznodzieje. Dla Saddama był to trudny wybór. Khomeini był przydatny jako wróg Szacha, ale też inspirował fanatyzm islamski w samym Iraku. Dlatego Saddam odmówił przedłużenia azylu. Khomeini nigdy nie zapomniał doznanej zniewagi. Chował urazę aż po grób i mścił się z całą bezwzględnością. Postępek Saddama bardzo go zabolał. Khomeini opuścił Bliski Wschód, ale jego wpływy wcale nie osłabły. Ajatollah zwracał się do mas, do klasy robotniczej, do chłopstwa. Niższe warstwy społeczeństwa były głęboko religijne. Khomeini przemawiał do nich silniej niż monarcha. Na początku 1979 roku Szach musiał uciekać z Iranu. Powracającego imama witały miliony zwolenników. Khomeini rozprawił się z resztkami monarchii, ale wbrew wcześniejszym obietnicom nie zaprowadził demokracji, tylko Republikę Islamską.
Stał się de facto władcą absolutnym. Nowa konstytucja dała mu uprawnienia, o których Szachowi się nie śniło. Saddam uznał, że może wyciągnąć korzyść z upadku szacha. Rychło jednak przekonał się, że miejsce starego wroga zajął nowy, o wiele groźniejszy. Natychmiast po przejęciu władzy Chomejni potępił Saddama Husajna. Zwymyślał go od łotrów, morderców i szubrawców. Tak się zaczęła wojna na słowa. Dzieliła ich głęboka animozja. Saddam był sunnitą i zwolennikiem państwa świeckiego, Chomejni zaś szyickim fundamentalistą. Obaj mieli przerośnięte osobowości. Propagowali odmienne wizje Bliskiego Wschodu. Saddam widział się w roli przywódcy panarabskiego. Chomejni marzył o panislamskim imperium pod przewodem Iranu. Tego nie dało się pogodzić. Saddam chciał zwrotu drogi wodnej i powiększenia terytorium kosztem Iranu. Chomejni już wkrótce miał ujawnić swoje złowieszcze zamiary względem Irakijczyka. Żądał głowy Saddama, choćby za cenę wojny. Dyktatorzy posługują się zastraszeniem i siłą, aby utrzymać w ryzach społeczeństwo. Ich propaganda opiera się na pewnej ideologii. Saddam odwoływał się do nacjonalizmu arabskiego. Pragnął zapisać się w historii jako władca imperium sięgającego daleko poza granice Iraku. Kiedy uporał się z rywalami i zbudował silną armię, stanął w obliczu nowego zagrożenia. Iran pogrążył się w rewolucyjnym chaosie. Ajatollah Chomeini stał się przeszkodą na drodze Saddama. Państwo rządzone przez imamów było jeszcze groźniejsze niż monarchia szacha. Każda rewolucja, demokratyczna, komunistyczna czy islamska, odwołuje się do jakiejś ideologii. Rewolucjoniści pragną upowszechnić swój światopogląd poza granicami kraju. Wywołuje to, rzecz jasna, tarcia na arenie międzynarodowej. Kiedy wraz z upadkiem szacha załamał się sojusz amerykańsko-irański, nic już nie hamowało ambicji ekspansjonistycznych. Ajatollah zwrócił się najpierw przeciwko najbliższemu wrogowi, Saddamowi. Rok 1979 na Bliskim Wschodzie był burzliwy. Z punktu widzenia Saddama Husajna zmiana reżimu w Teheranie była zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Słabszy Iran stanowił mniejszą przeszkodę. Z drugiej strony Chomejni był jeszcze bardziej wrogo nastawiony niż szach, po którym odziedziczył silną armię. Potężną bronią w ręku Ajatollaha stał się fanatyzm religijny. Mimo pozorów łagodności, Chomejni był równie bezwzględny jak Husajn. Powołał trybunały rewolucyjne, aby oczyścić kraj ze zgnilizny. Byli funkcjonariusze reżimu szacha szybko poznali smak islamskiej sprawiedliwości. Nie było obrońców apelacji ani nawet sędziów z prawdziwego zdarzenia. Procesy trwały po kilka minut. Początkowo zresztą odbywały się w domu Chomejniego. Skazanych wyprowadzano schodami na dach i tam zabijano. Istnieją wiarygodne świadectwa, że Chomejni przyglądał się egzekucjom. W ciągu kilku tygodni rozstrzelano kilkaset osób. Kiedy ktoś się ośmielił spytać Ajatollaha, czy nie obawia się, że byli wśród nich niewinni, ten odpowiedział: jeśli byli winni, to pomogliśmy im, skracając ich grzeszne życie. Jeśli zaś byli niewinni, to są męczennikami i pójdą prosto do nieba. Nie wzdragał się stawiać przed plutonem egzekucyjnym swoich bliskich współpracowników. Nie wiedział, co to litość i żal.
W łapy się paczy Chomejniego wpadł były premier Amir Abbas Hoveyda. Budził powszechne współczucie, bo był szanowanym politykiem. Jego los zawisł na włosku. Zagraniczni przyjaciele zabiegali o to, aby zapewnić Hoveydzie uczciwy proces. Chomeini się zgodził, ale potem złamał obietnicę. Więzień został skazany. Egzekucję miał wykonać kleryk, którego ojciec został zamordowany w więzieniu za szacha. Postanowił zadać ofierze jak najwięcej bólu. Strzelił w kark, a potem w klatkę piersiową. Hoveyda błagał, by skrócić jego męczarnię. W końcu zlitował się jeden ze strażników. Egzekucja ukazała bezkompromisowy charakter nowego reżimu. Cenem fanatyków islamskich stały się także Stany Zjednoczone, dawny sojusznik szacha. W listopadzie 1979 roku irańscy studenci wtargnęli na teren ambasady USA w Teheranie i wzięli 52 zakładników. Amerykanom skrępowano ręce i zawiązano oczy. W zamian za ich uwolnienie Iran zażądał ekstradycji szacha, który leczył się w Stanach. Stany Zjednoczone odmówiły. Kryzys wokół zakładników był szokiem dla amerykańskiej opinii publicznej i dla prezydenta Jimmy'ego Cartera. Stosunki między dwoma krajami uległy zamrożeniu. Saddam Hussein bacznie przyglądał się rozwojowi sytuacji. Iran sam się odciął od Zachodu. Można było się spodziewać, że Stany Zjednoczone chętnie ujrzą wzmocnienie Iraku. Irackiemu dyktatorowi zagroziła najpotężniejsza broń Chomeiniego – religia, a na tym polu Iran miał przewagę. Często oglądaliśmy Saddama jako pobożnego muzułmanina bijącego pokłony w stronę Mekki. Odgrywał komedię, w rzeczywistości był indyferentny religijnie. Saddam uchodził za niedowiarka, a jego partia składała się głównie z sunnitów zamieszkujących północny Irak. Większość Irakijczyków to szyici, podobnie jak Persowie. Chomeini nie omieszkał tego wykorzystać. Ajatollah wezwał Irakijczyków do powstania przeciwko Saddamowi i do utworzenia państwa wyznaniowego na wzór Iranu. Co gorsza, tym nawoływaniom zawtórował głos irackiego duchownego Bakr al-Sadra, lidera partii Dawa, od dawna kontestującej Saddama. Ajatollah Bakr al-Sadr był przywódcą duchowym szyitów irackich, szanowanym zresztą przez wszystkich Irakijczyków. W swych pismach dawał bowiem wyraz umiarkowanym poglądom. I oto ten człowiek przyłączył się do głosu Chomeiniego. Al-Sadr obłożył Saddama i całą partię Baas fatwą, czyli klątwą religijną. Fatwa wzywała do obalenia rządów dyktatora. Saddam poczuł, że jeśli rewolucja szyicka ogarnie Irak, on sam rychło podzieli los szacha. Ajatollah Chomeini obłożył cię fatwą. To dobry powód, żeby uderzyć i skończyć z tymi ludźmi. Trzeba to zdławić w zarodku. Ajatollah wezwał do powstania przeciwko Saddamowi jako łotrowi, rzeźnikowi i tyranowi. Irackiemu dyktatorowi zajrzało w oczy widmo buntu milionów. Saddam uderzył w partię Dawa. Aresztowano i stracono kilkudziesięciu działaczy. Oszczędzono jednak Bakr al-Sadra. Poprzednie aresztowanie tylko zwiększyło popularność imama. Dyktator nie chciał robić z niego męczennika. Bakr był ajatollahem. 70% ludności południowego Iraku to szyici, a oni otaczają kultem ajatollahów.
Saddam musiał bardzo uważać, dlatego na razie nie atakował wprost swojego śmiertelnego wroga. W obliczu narastającego zagrożenia Saddam wzmocnił swoją ochronę osobistą oraz gwardię republikańską, rekrutowaną głównie spośród lojalnych członków klanu dyktatora. Saddam Hussein nigdzie nie zagrzał długo miejsc. Błyskawicznie przemieszczał się z ochroną po całym kraju, aby pokrzyżować plany zamachu. Jedną z nielicznych osób spoza kręgu rodziny, które darzył zaufaniem, był wicepremier i minister spraw zagranicznych, Tariq Aziz. Tariq Aziz był praktycznie drugą osobą w państwie, prawą ręką Saddama. I tak się składa, że również politykiem bardzo szanowanym przez Zachód. Żywot irackiego ministra był niepewny. Cień podejrzenia wystarczyłby paść ofiarą czystek. Z drugiej zaś strony, zamachowcy z partii Dawa tylko czyhali, aby załatwić kogoś z partii Baas. Urzędnicy ginęli od kul, na bazarach wybuchały bomby. Chodziło już nie tylko o próbę odzyskania Shat el-Arab, ale i o przetrwanie reżimu Saddama Husajna. Wielki sąsiad podsycał bowiem szyicką rewoltę w Iraku. W roku 1980 Bliski Wschód był beczką prochu, oczekującą na iskrę. W Iranie przetrzymywano amerykańskich zakładników. Po obu stronach granicy iracko-irańskiej mnożyły się zamachy i spiski. Na początku 1980 roku Ajatollah Khomeini i Saddam Hussein toczyli wojnę na słowa. Saddam twierdził, że Ajatollah to szach w turbanie, zwykły dyktator udający duchownego. Khomeini wymyślał Saddamowi od niewiernych tyranów. Co gorsza, irański przywódca poważnie zagroził władzy Husajna. Obaj przywódcy byli brutalni i ambitni. Obaj gardzili sobą nawzajem. Ich kraje dzielił także spór graniczny. Oba państwa rywalizowały o pozycję regionalnego mocarstwa na Bliskim Wschodzie. Konflikty między narodami potrafią się tlić przez wiele lat. Strony obrzucają się oskarżeniami i na tym się kończy. Czasem jednak słowne połajanki przeradzają się w konfrontację fizyczną. Wtedy może zdarzyć się coś, po czym nie ma już odwrotu. Dyktatorzy uznają wówczas, że otwarta wojna będzie najlepszym rozwiązaniem ich problemów, wewnętrznych i zewnętrznych. Zresztą rozgraniczenie na problemy wewnętrzne i zewnętrzne w dyktaturze bywa umowne. Marzec 1980 roku. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. W Iranie Ajatollah Khomeini umacnia swoją władzę. Irańskie siły zbrojne, zbudowane przy wydatnej pomocy Ameryki, podlegają teraz fanatykowi religijnemu. Ważą się losy 52 zakładników amerykańskich w Iranie. Sankcje gospodarcze i presja dyplomatyczna zawiodły. Administracja prezydenta Cartera jest bezsilna. Khomeini podsyca pełzającą rewoltę fundamentalistów z sąsiednim Iraku. Reżim Saddama Husajna tłumi protesty i likwiduje spiski szyickiej partii Dawa. Konspiratorzy podejmują coraz bardziej radykalne działania. Pierwszy kwietnia 1980 roku. Iracki wicepremier Tariq Aziz udaje się na kampus Uniwersytetu Bagdadzkiego, aby wygłosić przemówienie do studentów. Kiedy Tariq Aziz zjawił się na uniwersytecie, kilku członków partii Dawa wmieszało się w tłum witających. Nie było wśród nich dobrych strzelców. Zamierzali posłużyć się bombą. Zgromadzeni serdecznie powitali Aziza. A wtedy nastąpiła eksplozja. Zginęło kilku studentów. Aziz został ranny, ale przeżył.
To był pierwszy atak wymierzony w serce reżimu Saddama. Iracki dyktator obciążył odpowiedzialnością Chomeiniego. Zamach na Tariqa Aziza był ciężkim ciosem dla Saddama. Nie chodziło tu bynajmniej o przyjaźń i troskę. Zaatakowano bardzo wysoko postawioną osobę. Następnym celem zamachu mógł być sam dyktator. Saddam postanowił rozprawić się z partią Dawa. Partia została zdelegalizowana, a samo członkostwo miało być karane śmiercią. W istocie Saddam wydał własną fatwę. Aresztowano i zgładzono kilkuset członków partii Dawa. Na liście przeznaczonych do likwidacji znalazł się najbardziej wpływowy duchowny w kraju, blisko związany z Ajatollahem Chomeini. Wcześniej Saddam oszczędzał Bakr al-Sadra, bo nie chciał robić z niego męczennika, ale miarka się przebrała. Saddam uznał, że nie ma innego wyjścia. Trzeba zlikwidować Bakr al-Sadra. Podobno wbili mu w oko szpikulec, a następnie podpalili, zanim skonał. Wieść o egzekucji Ajatollaha Bakra odbiła się szerokim echem w świecie islamu. Chomeini wielokrotnie przypominał i potępiał ten postępek Saddama. Poprzysiągł zemstę przywódcy irackiemu. Nie było już odwrotu. Następnym celem Saddama stały się dziesiątki tysięcy Irakijczyków, którzy mieli rodzinne powiązania z Iranem. Byłem wówczas w Iraku. Panowała trwożna atmosfera. Policja polityczna wyciągała szyitów z domów, ładowała na ciężarówki i wywoziła na posterunki graniczne. Tam kazali im wysiadać i maszerować na stronę irańską. Wielu przy tym zginęło. Wymiana ciosów trwała przez wiele tygodni. Dochodziło do incydentów także w Europie. Czerwca 1980 roku dwóch mężczyzn wtargnęło do ambasady irackiej w Rzymie. Irackie placówki na całym świecie stały się celami dla bojowników partii Dawa i dla agentów irańskich. Obezwładniwszy ochronę, napastnicy zabili jednego z pracowników. Wznieśli okrzyk „Niech żyje Chomeini” i uciekli. W pozostawionej przez nich walizce była bomba. Na szczęście udało się ją rozbroić na chwilę przed wybuchem. Po serii ataków za granicą i po zamachu na wicepremiera Saddam Hussein uznał, że potrzebne będzie rozwiązanie militarne. Chodziło o utrzymanie się przy władzy i o realizację ambicji mocarstwowych. Niektórzy przypuszczają, że zamach na Tariqa Aziza to prowokacja zmontowana przez służby Saddama. Hussein marzył o przywództwie w świecie arabskim, potrzebował pretekstu do uderzenia na Iran rządzony przez Chomeiniego. Wojsko jest gotowe do ataku, czeka tylko na rozkaz. Pragnął stać się wielkim przywódcą Arabów i zdobyć hegemonię nad Zatoką Perską. Wojska lądowe Saddama liczyły 200 tysięcy żołnierzy. Miały 12 dywizji uzbrojonych w 2700 czołgów. Lotnictwo posiadało m.in. 200 migów. Morale wojsk irackich było bardzo wysokie. Żołnierze byli dobrze opłacani i bogato wyposażeni. Gwardia Republikańska, rekrutowana z najwierniejszych plemion, wyróżniała się doskonałym duchem bojowym. A jednak atak na Iran był ryzykowny. Ajatollah odziedziczył bowiem po szachu silną armię. 150 tysięcy żołnierzy w wojskach lądowych i bardzo nowoczesne siły powietrzne uzbrojone w myśliwce F-14 Tomcat i F-4 Phantom. To właśnie perskie lotnictwo wzbudzało największy niepokój Saddama. Saddam nie wiedział jednak, że w szeregach irańskich sił powietrznych zawiązał się spisek przeciwko Chomeiniemu.
Oficerowie jednej z baz lotniczych planują błyskawiczne uderzenie. Rośnie krąg wtajemniczonych. W obu krajach wrogowie czają się na każdym kroku. Latem 1980 roku Saddam Hussein przygotowywał się do ataku na Iran. Przyświecały mu dwa cele: zbudować Imperium Arabskie i ukrócić działalność wywrotową w Iraku. Szyicka irredenta stawała się coraz groźniejsza. Terroryści cały czas dokonywali zamachów. Wicepremier Tariq Aziz otarł się o śmierć. Członkowie popieranej przez Chomeiniego partii Dawa zabili kilkunastu wyższych urzędników. Spadły na nich surowe represje, ale rosnąca liczba męczenników tylko zwiększała ich popularność. Saddam musiał podjąć jeszcze radykalniejsze kroki. Wiele państw ma w zanadrzu gotowe plany najazdu na sąsiadów. Pozostaje tylko wybór odpowiedniego momentu. Ajatollah Khomeini podjął próbę obalenia reżimu irackiego, więc Saddam Hussein musiał podjąć brzemienną w skutki decyzję. Który moment będzie najdogodniejszy? Dwie ważne przesłanki decyzji o ataku to uzyskanie zaskoczenia oraz słabość po stronie przeciwnika. Saddam chciałby obie były spełnione. W lipcu 1980 nadal rosło napięcie na linii Bagdad-Teheran. Obie strony wspierały działalność wywrotową, dochodziło do potyczek na granicy. Saddam Hussein walczył o przetrwanie. Kazał rozpocząć kampanię propagandową wymierzoną w Iran. W Iraku rozkwitał kult jednostki. Kult jednostki polega na wyolbrzymianiu cnót i zasług przywódcy. Saddam Hussein spoglądał z tysięcy billboardów, zawsze ukazany w taki sposób, aby Irakijczycy mogli się z nim identyfikować. Irackie sztaby dopracowały plan ataku. Iran jest krajem o wiele większym. Saddam Hussein założył więc, że Persowie nie spodziewają się irackiej ofensywy na pełną skalę. Głównym celem natarcia było opanowanie strategicznej drogi wodnej Shat el Arab, której Irak zrzekł się na mocy wymuszonego traktatu z 1975 roku. Hussein chciał też zdobyć bogatą w ropę prowincję Khuzestan, zamieszkaną przez etnicznych Arabów. Mieszkańcy irańskiego Khuzestanu nie byli czystej krwi Persami, mieli arabskie korzenie. Ten fakt nie uszedł uwadze szeroko pojętego świata arabskiego. Aby to podkreślić, Saddam przemianował Khuzestan na Arabistan. Sukces przybliżyłby go do wymarzonego przywództwa w świecie arabskim. Przejmując złoża ropy, doprowadziłby Iran do bankructwa. Saddama mogły powstrzymać irańskie siły powietrzne. Jednak w ich szeregach zawiązał się spisek. Oficerowie, wierni szachowi, zaplanowali atak na terenie kraju. W lipcu 1980 roku oficerowie służący w bazie lotniczej Nodżeh przygotowywali się do ataku na rządzących fundamentalistów Ajatollaha Chomeiniego. Zamierzali opanować bazę i wysłać z niej samoloty uderzeniowe na Teheran. Jednym z głównych celów była rezydencja Chomeiniego. Śmierć imama miała pociągnąć za sobą upadek rewolucji islamskiej. Spiskowcy przysięgli dochować sekretu. Kiedy jednak wtajemniczono szerszy krąg lotników, ktoś musiał zdradzić. Dwa dni przed planowanym atakiem dwaj bliscy doradcy Chomeiniego donieśli mu o zawiązanej konspiracji. Obudzili Ajatollaha w środku nocy, powiedzieli mu, że nazajutrz na jego teherańską rezydencję mają posypać się bomby i pociski. Chomeini uspokoił doradców. Było jeszcze sporo czasu, można było uprzedzić atak.
Oddziały strażników rewolucji opanowały bazę lotniczą Nodżeh. Aresztowano wszystkich oficerów z tej bazy. Poddano ich brutalnym przesłuchaniom. Torturami wyciśnięto z nich informacje o pozostałych spiskowcach. Khomeini rozkazał stracić około setki wyższych oficerów lotnictwa. Kilkuset wtrącono do więzień. Praktycznie wszyscy oficerowie piloci zostali zamordowani albo gnili w więzieniu. Większość z nich nie miała nic wspólnego ze spiskiem. Khomeini potraktował irańskie siły zbrojne jak okupant. Pozbawił je dowództwa. Z punktu widzenia Husajna czystka w irańskich siłach powietrznych była darem niebios. Spisek w bazie Nodżeh miał doniosłe konsekwencje. Khomeini dokonał pogromu irańskich sił powietrznych. Było to bardzo korzystne z punktu widzenia planów Husajna. Przeciwnik został pozbawiony osłony powietrznej. Dnia 17 września 1980 roku Saddam wystąpił w telewizji irackiej. Oskarżył Iran o pogwałcenie suwerenności Iraku, o podsycanie zamieszek na tle religijnym, o zorganizowanie zamachu na wicepremiera, o ataki na iracką własność i terytorium. Publicznie podarł kartki ze znienawidzonym traktatem o podziale Szat El Arab. Po latach oczekiwania przyszła godzina czynu. Iran był izolowany na arenie międzynarodowej. Korpus oficerski padł ofiarą czystek. Najdotkliwiej odczuły to siły powietrzne. W kraju toczyło się kilka wojen z mniejszościami etnicznymi, a do tego Khomeini podburzał szyitów w Iraku. Wszystko to pchnęło Saddama do wojny. Khomeini uważał jednak, że Irak jest za słaby i że nie odważy się zaatakować. Żył we własnym, wyobrażonym świecie. Khomeini nie dostrzegał zagrożenia ze strony Iraku. Cieszył się powszechnym poparciem w Iranie i sądził, że to zniechęci Saddama. Husajn czekał na taką okazję. Wydawało się, że sen o arabskim imperium może się ziścić. Wojna jest jednak z natury nieprzewidywalna. Zwłaszcza jeśli jedna strona wierzy, że ma po swej stronie najwyższego. Czy Saddam osiągnie swoje cele? A może atak na Iran okaże się pomyłką? Iracki dyktator liczył na błyskawiczne zwycięstwo. Niebłahą rolę w jego rachubach odgrywał fakt, że Iran był skłócony z Ameryką i nieprzygotowany do wojny. Khomeini był już półtora roku u władzy. Zdławił wewnętrzne rewolty. Brak doświadczenia wojskowego nadrabiał zapałem religijnym i miał tajną broń. W Iranie tworzono armię nowego typu, fanatycznie lojalną w stosunku do rewolucji islamskiej. To nie były profesjonalne siły zbrojne jak za szacha, lecz zastępy bojowników świętej wojny. Walka z fanatykami bywa bardzo trudna. Sama przewaga ogniowa nie wystarcza. Łatwo wygrywać z nimi poszczególne bitwy, ale trudno wytrzymać do końca wojny. Dwudziestego drugiego września 1980 roku wojska Saddama Husajna zaatakowały Iran rządzony przez Ajatollaha Khomeiniego. Irackie myśliwce bombardujące wtargnęły w irańską przestrzeń powietrzną. Celem uderzenia były bazy lotnicze. Opór lotnictwa irańskiego był słaby, bo Khomeini uwięził większość pilotów.
Pilotom irackim udało się podziurawić drogi startowe, ale irańskie myśliwce przetrwały nalot, skryte w bezpiecznych schronohangarach. Już niedługo w ich kabinach zasiądą piloci. Chomejni chcąc nie chcąc zwolni ich z więzień. Patriotyzm okaże się silniejszy niż niechęć do islamskiego reżimu. Wyciągnięto ich z cel i wsadzono do kokpitów. Będą wspaniale walczyć w obronie władzy, którą pogardzali, która zamordowała wielu ich towarzyszy. Postawa irańskich sił powietrznych to przykład niezłomnego patriotyzmu. Świeżo uwolnieni piloci przeprowadzą uderzenia odwetowe na Bagdad i na 3 irackie bazy lotnicze. Tymczasem irackie wojska lądowe wdarły się w głąb Chuzestanu. Zgodnie z przewidywaniami Saddama, jego armia posunęła się na odległość 80 km, nie napotykając poważnego oporu. Dopiero na przedpolach miasta Horamshahr czekała ją przykra niespodzianka. Hussein spodziewał się, że ludność Chuzestanu, czy też Arabistanu, powstanie przeciwko ajatollahom, że powita go jak wyzwoliciela. Rozczarował się. A stało się tak z kilku powodów. Ci ludzie byli szyitami, a nie sunnitami. Niezależnie od arabskiego pochodzenia uważali się za Persów. W Horamshahrze toczyły się zacięte walki o każdy dom. Irańczycy nazwali tę miejscowość miastem krwi. Dopiero 10 listopada 1980 roku Irakijczycy zdobyli Horamshahr. Po nadejściu zimy ofensywa Saddama utknęła w miejscu. Irański opór nie został złamany. Na front napływały uzupełnienia, w tym jednostki fanatyków religijnych, tzw. Bazdżidów. Bazdżidów rekrutowano głównie spośród ludności wiejskiej. Formacji tych fanatyków używano w charakterze ludzkiej fali do przełamywania obrony wojsk Saddama. Hussein nie docenił woli walki Irańczyków. Nie spodziewał się, że Chomeini zdoła wysłać na śmierć setki tysięcy ludzi, aby ocalić swój reżim. W drugiej fazie wojny Irakijczycy odpierali ataki ludzkiej fali złożonej z nastolatków uzbrojonych tylko w egzemplarze Koranu. Bazdżidzi torowali przejścia przez pola minowe. Duchowni rozdawali tym chłopcom klucze, które miały im otworzyć furtę raju. Tłumy Bazdżidów gnały przez pola minowe. Ci, którzy ginęli, zdobywali palmę męczeństwa. Plany obalenia Chomeiniego i budowy Imperium Arabskiego obróciły się w niwecz. Saddam musiał toczyć długą i krwawą wojnę na całej granicy z Iranem. Jeżdżąc po Bagdadzie i po wsiach irackich, dziwiłem się czarnym proporcjom wywieszonym na wielu domostwach. Oznaczały one żałobę po członku rodziny poległym na froncie. Irakijczycy zadawali pytanie, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, dokąd nas doprowadzi polityka Saddama. Na początku 1981 roku Chomeini uwolnił zakładników amerykańskich. Był to pierwszy krok na drodze do wyjścia z izolacji. Jednak Iran na długo pozostał wrogiem numer jeden Zachodu. Wojna z Irakiem stała się najdłuższym konwencjonalnym konfliktem XX wieku. Wojna między dwoma dyktatorami pochłaniała wiele ofiar. Henry Kissinger narzekał, jaka szkoda, że żadna ze stron nie może w końcu przegrać. Stany Zjednoczone wspierały Irak, bynajmniej nie z miłości do Saddama Husajna. W polityce międzynarodowej trzeba czasem zawierać sojusze z łobuzami, z ludźmi, którzy nie podzielają naszych wartości, ale pomagają okiełznać jeszcze gorszych łotrów.
Zawsze trzeba dokonać rachuby strat i zysków. W tym konflikcie obie strony przegrały, ale Saddam i Chomeini chwilowo uniknęli kary. Milion ludzi zginęło jak pionki w rękach maniakalnych tyranów. Amerykańska pomoc udzielona walczącym do dziś budzi kontrowersje. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Paweł Straszewski.